No, czas najwyższy zacząć skręcać. Końcóweczka już jest zestrojona, tak wyszła. Jak widać. Nadajniczek wyszedł, wszystko jest w porządku. Daje 22 W na maksa. Jak tutaj rozkręcę na 22 W, właśnie go włączymy może. Podłączenie sztuczne jest. Obciążenie 49 V, ale za to pobór prądu. Aha, zgłupiał. Momencik. Moment, moment. 2,70, no 2,80 ampera końcówka ma, a taka dosyć ciepła. Letnia, taka w miarę ciepła się robi po jakimś tam czasie. Ale wiecie co wam powiem, jak dotykam żyły gorącej, to tutaj pobór prądu skacze nawet do 4 amper, jak odstrajam. A jak odpiąłem końcówkę i dotknąłem żyły gorącej, to się sparzyłem. Także poziom sygnału jest no 20 W. Wszystko gra. Hybryda jeszcze się nie sprzedała, także sobie używam. Do tego tunerek jakiś tam mam AKI. No taka sobie letnia się robi, taka na dłuższą metę. Tutaj mamy skrót mocy płynny, tam widać, o. O, mogę sobie zmniejszyć. Na przykład o 20 V. To gdzieś około 10 W, 9 nawet. Fu, 20 V to około 4 W, sorry. 50 V wywala. 50 razy, już mogę, powiem jak na maksa, 50 razy 50. 50 razy 50 podzielić przez 100. Kurde. Zwykle ten kalkulator 50 razy 50 podzielić przez 100 razy 0,70. 50 razy 50 podzielić przez 100 razy 0,74. 18,5 W. No, końcówka ciepła. Tak, 2,7 ampera pobór. Wszystko gra. Teraz będę składał i efekt końcowy za chwilkę. No, sprzęcior prawie poskręcany. Zostało czerwoną szybkę tutaj założyć i wyciąć w szybce w plexi na pendrive'a wejście. No i tutaj dorobić te audio na małego jacka, tutaj gdzieś, nie wiem, gdzieś tutaj, och, pewnie wkręcę, gdzieś w tym miejscu. Tak jakby jest diodka od... Ta diodka pokazuje poziom mocy. Czym bardziej po prostu rozkręcamy poziom mocy, o, tu też muszę to gałkę wymienić, bo coś się koliboce. I czym bardziej rozkręcam po prostu, tym mocniej ona świeci. Dorobić jeszcze zostało teraz tak, stąd muszę wyciągnąć antenkę od Bluetooth i przerzucić ją tu na tylne wejście. I tutaj będzie inne wejście, nie będę robił takiego samego, po prostu żeby się nie myliło. Zrobię na RPSMA takie jak do Wi-Fi, czyli 2,4 GB i tutaj jakiś tam panel bikład. Ewentualnie można będzie wstawić sobie tą antenkę o tutaj gdzieś w pokrywkę. Gdzieś tutaj zrobić gniazdko i przykręcano antenkę od Wi-Fi, nie? I to będzie antenka od Bluetooth, nie od Wi-Fi, sorry. No ale to podobna częstotliwość. No i teraz tak. To już jest zestrojone. 18,5 W, tak? Wtedy dawało. Tak prawie do 20 dociska. To zależy jeszcze też od jakiej częstotliwości, bo... Na niższych częstotliwościach normalne, że będzie pełne dwie dychy, ale na takich 107 albo 108 to będzie 18, 17. Tak mi się jakoś dziwnie zestroiła. Jeszcze będę musiał tutaj trochę pokombinować z filtrem PI, bo podstawiłem zwykłe kondensatory, ale one są takie, kurde, aż wrzą prawie. Ale to kwestia jeszcze dorobienia. No tutaj jest końcóweczka pięknie zrobiona na Motorola. No i teraz tak, pamiętacie, to wszystko będzie zamknięte właśnie w takiej obudowie,
Zaraz wam pokażę, tylko zamknę. No dobra, wszystko będzie, jest zamknięte w takiej obudowie. Tu musimy podłączyć sobie sztuczne odciążenie albo antenę z tyłu. Najmniejszy. Moment. Tutaj mamy bezpiecznik. A może tutaj piątkę? Wejście audio zrobić, a to przeciągnąć. Żeby tu dziurę zatkać. A tu już z przodu nie będę robił żadnych wejść, tylko na pendrive'a wejście. A od góry ta antenka od Bluetooth, ta taka malutka. I teraz tak. Wielkość jest bardzo podobna do tych Chińczyków. Pamiętacie te chińskie, takie 5-watowe, co tutaj na Allegro się reklamują? 5 watów transceiver, 5 watów transmitter. FM, coś tam, broadcasting i tam takie pierdoły. Tutaj ją sobie włączam. I amperomierz leci, o, tu moc rośnie i na mierniku też mi się pokazuje moc. Momencik. I w tej chwili mamy tutaj Bluetooth. I teraz tak, tamte mają 5 watów, no i jest zrobione tak, no China, nie? W sumie to też China, no bo cały transmitter to China. Ale ten ma, na pewno ma 3 razy więcej mocy. Mówię, zresztą widać po poborze prądu, nie? 3,5 ampera w tej chwili ciągnie. 12 V zasilanie. 3 razy i wiadomo, że nie sieje, nie? Na boki. Regulowany poziom mocy. Zobaczcie. Pełne, nie? 20 W. No, tutaj mamy 10 W. Tutaj mamy 4 W. O, tutaj w tym miejscu. O, taką mamy 4 W. No to tyle ma ten chiński transmitter, nie? Czyli na 30 V ustawimy, to mamy tam 16-17 V. O, idzie do końca. Na 100 V to no, mamy prawie 50 V, no 49 V. No i to by było na tyle. Sprzętu nigdy na zamówienie komuś tam nie składam tego typu. Po prostu, bo z tym jest sporo zabawy. On się letni robi, nawet ciepły. Z tyłu radiatorek. Ale jak już będzie, jak już jest złożony i wiem, że działa, tylko jeszcze te gniazdko właśnie. Tak się zastanawiam. Chyba tutaj faktycznie audio zrobię z tyłu. W to szybkę włożyć, ta antenka do Bluetooth i może go po prostu komuś polecę. No. Jeśli ktoś będzie chciał, to pisać w komentarzach albo do mnie na maila i tam jakoś się zawsze się dogadamy, nie? Do tego dedykowana przetwornica, zasilacz fajnie, bo nie ma przedźwięków, nie ma burków. Zobaczcie, jak to chodzi. No. Szału nie ma, potem P3. No, ale to w radiu to raczej szału nie będzie, nie? No i transmitterek. 30 W z regulowanym poziomem mocy. O. Już to widać po tej diutce, nie? Jak ledwo się żarzy. I no. Nie ma. Praktycznie mocy nie ma. O, w tej chwili jak ona gaśnie, jak tylko o tak zaczyna się żarzyć, to mamy 5 W. O. A na maksa mamy 20. 18. Na wyższych częstotliwościach. Pozdrawiam. I to by było na tyle z transmiterka, nie?